Jak co sobotę witamy w programie Stan Futbolu. Jesteśmy w budynku Warsaw Spire w restauracji The Place. Dzisiaj kolejni goście, Piotr Włodarczyk. Dzień dobry Państwu. Paweł Zarzeczny jak zawsze. Witam, witam, o zdrowiu nie pytam. Paweł Wojtala. Dzień dobry. Oraz Radosław Matusiak, jak zwykle wygadany. No, dziwny trafem Radek nie dotarł, ale może dotrze w trakcie, może nie dotrze. Szczerze mówiąc, wszystko nam jedno. Ja ci powiem, dla mnie lepiej, jak nie dotrze, bo wczoraj obiecał mi, że się ze mną policzy. Ale wyglądało to następująco, mianowicie chodziło o jedzenie, że dał zdjęcie córki z tortem. I ja napisałem mu, o widać, że wcina po całości, tak jak ja. Na co Radek, ja cię jutro dorwę. No i prawdopodobnie zlitował się. Albo spękał. Nie chciał mnie dorwać. W innej wadze chodzicie. No, nie. Natomiast wolałby mi to taka moja rada, żeby nie karmić dzieci słodyczami. I tyle. Bardzo mądra rada. Tak jest. Paweł, nie wiem, czy się zorientowałeś, ale wokół nas piłkarscy działacze w ogóle nie wyglądają, a jednak to prawda, bo Paweł Wojtala jest prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, natomiast Piotr Włodarczyk jest członkiem zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, więc no, trochę nam się czasy zmieniły, bo bardziej ty działacza przypominasz niż oni. Ja ci powiem, nawet jak chodzę na mecze reprezentacji, to siadam zawsze przy stoliku, gdzie jest koło seniora PZPN-u, więc ja jestem wyżej. Kategorii działaczy jestem już w tej, awansowałeś. W Izbie Lordów. I tam sobie siedzimy. Ostatnio to był Paweł Janas, Henio Apostel. No tacy ludzie naprawdę zasłużeni. Trenerów. Nie, no i działaczy. No, od ciebie z Wielkopolski zawsze Hilary jest, więc ten. Zawsze bardzo miło się sączy winko, więc ja jestem wyżej. Proszę mnie nie porównywać z młodzieżą, bo to jeszcze jest nie ta liga. Rozumiem. Ale co chciałem tylko powiedzieć, że każdy, kto występuje w stanie futbolu, to znaczy, że będzie rósł. Mam nadzieję, że... Poza Radkiem. No nie, no jeszcze może się pojawić i tu zrobić rekonkwistę, wiesz. No dobrze, panowie, ja już na chwilę... Tak, zanim przejdziemy do spraw działaczowskich, jak to można określić, czyli do wyborów w Polskim Związku Piłki Nożnej, to chciałbym jeszcze wrócić do wydarzeń z tego tygodnia, czyli mecz Real Madryt-Legia Warszawa, bo jest taki spór ogólnopolski. Czy można pochwalić Legię za porażkę 1-5? Bo 1-5, to nie oszukujmy się, to jest straszliwy łomot. A jednocześnie, jak oglądaliśmy ten mecz, to przynajmniej ja tak kilka razy się zdziwiłem, że myślałem, że będzie gorzej. No ja powiem tak, no, porażka to jest zawsze porażka, nie ma się z czego cieszyć, bo to nikt nie lubi przegrywać. Ale po tym, jak się zaprezentowali na boisku, jak próbowali wychodzić spod pressingu, jak no, po prostu zagrali bardzo odważnie, tak? Grali przeciwko najlepszej drużynie na świecie, nie ma co ukrywać, nie jedna drużyna tam przegra jeszcze wyżej niż Legia. Ale patrząc na styl, jak próbowała właśnie utrzymać się przy piłce, nie wybijać gdzieś po autach, nie pozbywać się szybko piłki, tylko starała się grać w tą piłkę, no to myślę, że z tego powodu no, jakiś tam mały optymizm może być. Ja myślę, że trochę poszukaliśmy na siłę pozytywnych argumentów, tak, po tych ostatnich niepowodzeniach w Lidze Mistrzów, to jednak nawet porażka z Realem 5-1 nadal jest porażką i to taką porażką dla zawodników. Ja mówię, takiego jeszcze cofam się do tyłu piłkarskiego życia, jednak w jakiś sposób pokażający, można tłumaczyć oczywiście. Oni byli zadowoleni. To oni byli zadowoleni. Ja mówię to o swoim zdaniu na ten temat, że to jest jednak w jakiś sposób upokarzający. Nie, to nie chodzi o Legii. Ja nie mówię o Legii, to chodzi generalnie o samej... Duże słowo, był w Legii, a piłkarzem to nie był. samej porażce, jak gdyby 5-1. Oczywiście były takie momenty, kiedy Legia wyprowadziła akcję, tylko też trzeba sobie spojrzeć na to spotkanie tak, że te momenty, w których Real przyspieszył, zazwyczaj kończyły się bramką, gdyby ci zawodnicy często nie grali zbyt egoistycznie, tylko bardziej drużynowo, ale też nie mieli potrzeby w tym spotkaniu. Legia musi wyciągnąć z tego swoje pozytywy, one zostały poszukane i, no i ten spór myślę, że będzie, a porażka 1-5 jest jednak jakąś bardzo wysoką porażką, taką piłkarską. A ja, jeżeli mogę, bo akurat w soboty przegląd sportowy kupuję, żeby Krzysia przeczytać i tak zareklamuję. Współczuję. Bo jedno zdanie mu się udało, bardzo fajne, bo każdego chwalę za jedno zdanie, bo rzadko kto pisze dużo mądrych zdań. To nawet Hemingwayowi się nie udawało. Więc i to jedno zdanie brzmi tak. A propos tej porażki, to jest takie zdanie. O koledze, który porównał, że Górnik Zabrze to z Realem walczył bardziej wyrównane mecze. I tak, futbol się zmienia, wracanie pamięcią do spotkań Górnika Zabrze z Realem, co zrobiłeś, jest dzisiaj równie sensowne jak ocenianie obronności kraju na podstawie bitwy pod Grunwaldem.
Tak, bo czas się zmienia. Myśmy stracili 200 najlepszych piłkarzy, a Real kupił 200 najlepszych piłkarzy. Czy to jest tak trudne do zrozumienia? Ale jedno zdanie jest kłamliwe, niestety, Krzysztofie, żebyś nie myślał, że życie składa się tylko z ciastek. O sąsiedzie coś, że aha, mój sąsiad codziennie się rozczarowuje po zejściu do garażu. Zawsze ma nadzieję, że w nocy jego Opel zamieni się w Ferrari. A tu niestety nawet kołpaki tak samo brudne jak dzień wcześniej. No więc kłamstwo polega na tym, że zazwyczaj nie ma kołpaków, bo ktoś w nocy je podwędzi. I tyle. Powiedz sąsiadowi, że jak ten tego nie zrozumie, niech się cieszy, że ten Opel jeszcze jest na kołach w ogóle i że jest w stanie wyjechać. Dobrze. Mnie się ten mecz bardzo podobał. Oglądałem go w pubie z kibicami, takimi przypadkowymi. Z różnych, ale ciekawe na Muranowie, tam gdzie Polonia niby rządzi. I powiem szczerze, ja czułem taką satysfakcję. Widziałem akcję do przodu, widziałem jak wychodzi trzech napastników, jak wychodzą skrzydłowi, w sensie, że jeden grający piłką miał kilka opcji do rozegrania akcji. I to mi się bardzo podobało, to, że Malarz puszcza między nogami albo Jodłowiec strzela swojaka. No sorry, no to przecież to już nie jest wina moja, tylko pecha. Co do Realu, uważam najbardziej złodziejski klub świata. Kiedyś był taki numer parę lat temu. Oczywiście ludzie to, ponieważ nic nie wiedzą, ponieważ 90% ludzi nawet nie rozumie treści dziennika telewizyjnego, to ludzie nie wiedzą, na przykład kilka lat temu Real powinien zbankrutować, miał 100 milionów dolarów długu i wówczas miasto Madryt kupiło działkę pod stadionem Realu za 100 milionów dolarów, co było niezgodne z prawem unijnym, ponieważ nie wolno finansować prywatnych przedsięwzięć. Nie wiem, kto głosił, bo w Polsce wszystko jest finansowane z budżetu. Nie, chodzi o to, że nie wolno finansować prywatnych spółek. Gdyby to miasto kupiło ten cały Real i byłby miejskim klubem, to by było, powiedzmy, dałoby się naciągnąć coś jak Korona Kielce, czy no, takie przypadki. Natomiast było to po prostu przelanie pieniędzy, a Hiszpania jest finansowana z Unii, tak samo jak Polska. Teraz jej długi spłacamy. Nawet ludzie też nie muszą wiedzieć, że Hiszpania ma 400 miliardów dolarów długu. Tak? To jest gigantyczne zadłużenie, które trzeba spłacać wspólnie. I wszyscy temu Realowi jakby tak uchylają nieba. I jeszcze jedno kłamstewko tobie się wymknęło, bo powiedziałeś najlepszy klub świata. Najlepszym klubem świata, jak wiadomo, jest FC Barcelona. I to już przegłosujemy. Ale nie, mistrzem Ligi Mistrzów. Ja ci coś powiem. Real Madryt nie powinien występować w Lidze Mistrzów, ponieważ nawet nie jest mistrzem Hiszpanii. No i to wiesz. Ale jest zostaje z Ligi Mistrzów. A propos szczęścia bądź pecha w piłce. Tak, tak. Miałem takiego trenera, który ale ty się nazywał Felix. Poczekaj. Miałem takiego trenera, który się nazywa Felix Magath i mówił jedną rzecz. W piłce nie ma szczęścia lub pecha. Albo coś umiesz, albo czegoś nie umiesz. Jeżeli nie trafiasz z metra do bramki, to znaczy, że nie umiałeś odpowiednio ustawić stopy. Więc z tym szczęściem. Nie, masz szansę. Ale Paweł, ale nigdy po meczu nie miałeś wrażenia, że coś się potoczyło pechowo, że brakowało właśnie szczęścia jako piłkarz. To można w tych kategoriach rozpatrywać, tylko jeżeli przegrywasz w 90 minucie 1-0, to mówisz, że dobrze graliśmy, było nieszczęśliwie, tak? Przegrywasz 5-1, czy było nieszczęśliwie? Miała oczywiście Legia swoje sytuacje, które mogły się zakończyć, słupek, początkowe wyjścia z kontratakami i one zabrakło. Zabrakło tego wykończenia, zabrakło czy być może umiejętności przede wszystkim tak, żeby to dobrze zakończyć, a Real był bezwzględny. W tych sytuacjach, które mogli mocniej kopnęli, strzeli w kierunku bramki, to piłka się odbiła, gdzieś wpadła pomiędzy nogami. To mi się podobało. Najbardziej widziałem różnicę między Legią w ogóle, a całą Polską w tej chwili piłką, a Realem, że tamte uderzenia są soczyste. Ja nie wiem, tak jakby oni mieli mocniejsze nogi. Podejrzewam, jest to moja teoria, aczkolwiek nie udokumentowana, że oni mają najsilniejszą medycynę na świecie i to było to, co z Górnikiem kiedyś Zabrze zresztą, że oni włączają dopalacze 20 minut przed końcem, wszyscy stoją, a oni po prostu sobie dalej biegają. Oni się tak ani nie sapią, nie łapią się pod boki, jak się przewraca, to wstaje, jak Wańka wstańka. To dla mnie to okaże się za 8, za 10, za 12 lat, jak ci rosyjscy hakerzy już to wszystko wykradną, wszystkie te badania lekarskie, bo w dzisiejszych czasach to żaden już problem. Jak wykradną badania lekarskie, okaże się, że myśmy grali z cyborgami. Tak jak okazało się, że Marion Jones, ach, jak żeśmy ją podziwiali, jaka szybka, ładna, a Katrin Krabbe, a to wszystko koksiary, więc ja nie chcę tak
ogólnie określać futbolu zawodowego, ale widać, że przepaść jest głównie medyczna i choćby człowiek się spocił. Ale czysto piłkarska też jest. Nie, no ale to wracam do tego, że od nas najlepszych zabierają, zostawiają szrot, przecież taka jest rzeczywistość. A oni z kolei zbierają najlepszych, no to jest chyba naturalne zupełnie. I dziwi mnie, że czytam komentarz, bo słyszałem, że ma być dzisiaj w stanie futbolu Włodarczyk. Myślałem, że Tomek Włodarczyk. I tak już szukałem jakiegoś tematu do takiego lekkiego zwarcia. I Tomek pisze tam obok twojego artykułu, że to Legia dno generalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie patrzę, a co, przegląd to nie jest dno. Dzisiaj gra Lech z Legią, a tu to jest okładka. Nie wiem, do której kamery pokazać. Okładka. No rzeczywiście tak porywa, tak rzuca w ogóle na glebę, że wszyscy w kolejce stoją po wszechno sportowy. Cele snajperów. I ten to jest dowcipny, to mówi, to Radowicz jest snajperem. A może Paweł tak powiedział? Paweł. Mówię, no tak, ja mówię, no tak wedle tego patrzę prowadzący Bartosz Gębicz. Jezus Maria, przy ten człowiek w życiu nie napisał ciekawego artykułu. Ja potem jak byłem jego szefem, to mówiłem, przestań chodzić w krótkich majtkach, bo ty jesteś dziennikarzem. Załóż dłuższe spodnie. No nie przestał. Jak Boga kocham. Chodzi mi o to, że znęcanie się nad piłkarzami w sytuacji, kiedy samemu w swoim fachu, bo ja jestem krytyczny wobec bardzo środowiska dziennikarskiego, to również innych, tak? Szewców, tam wiadomo, murarzy i tak dalej. Glazurników. Jest środowisko, z którego nie jesteś krytyczny. To znaczy, jest, oczywiście, młode aktorki, ale i tancerki, ale chodzi o to, że my zaczniemy zawsze od siebie wymagania, prawda, a nie od reszty. I tyle bym prosił kolegów z przeglądu, bo nie chciałbym być świadkiem, że ja przestanę kupować, no bo chciałbym tu widzieć na pierwszej stronie, kurde, coś, co mnie wciągnie, co na przykład wyjaśni aferę alkoholową, bo ja w końcu dalej nie wiem, na czym to polegało. Paweł, ty już dawałeś tytuły na okładkę przeglądu, Straczka w Legii na przykład. Straczka w Legii, no ale no, dałbym Straczka w kadrze, czy Józef nie daruje ci tej nocy, wiesz, i o Wojciechowskim, jak tam gdzieś baletuje. Piotrek, ciebie muszę zapytać. Ty jesteś osobą generalnie bardzo pogodną, więc być może ciebie to dotyczy. Zdarzyło się po przegranym meczu odczuwać satysfakcję większą lub mniejszą? Nie. Raczej nie. No, porażka to jest zawsze porażka i to zawsze się zgodziło z głową na dół, zawsze od razu po meczu. Cięższa ta noc była, bo to jednak człowiek dłużej myślał, gdzieś tam siedział, analizował wszystko, jak to, dlaczego tak się stało, dlaczego przegraliśmy, czy mogliśmy zrobić inaczej. No i człowiek siedzi i myśli, a jak wygra, to jest jednak troszeczkę inne humory są po meczu, tak? Nie trzeba tak długo o tym myśleć. Ja ale może dlatego, że nigdy przeciwko poważnej drużynie nie grałeś, to nie miałeś takich myśli. Nie, ale w Wiedniu dał show, nie dał. To wtedy przegrałem właśnie. Cztery Spartolone tego. To jedna w słupek. O, dobra, ale ten, no to tak jak od dnia, to będę mówił do ciebie od dnia. Były mecze takie, które słupek, gdzieś siedział. Jak to mówi Paweł, nie umiesz trafić w bramkę. No, nie, tak no po prostu źle ustawiłem nogę wtedy, to nie było brak szczęścia, tylko źle ustawiłem stopę. Ale no, tak jak mówię, no, po tych porażkach to jednak głowa na dół się siedzi i rozmyśla nad tym. Ale jak czytałeś te wypowiedzi legionistów, to byłeś troszeczkę zdziwiony? Bo praktycznie tak, Radowicz powiedział, że było nieźle, Bereszyński, że było nieźle, Malarz, że było nieźle. No nieźle by było, jakbyśmy nie przegrali tego spotkania, tak? Ale, no, mówię, ale no, to jest science fiction, tak? To jest science fiction. No, nieźle było pod tym względem, że nie przyjechali tam do Madrytu, nie położyli się, nie przestraszyli się, nie byli przerażeni. Grali tylko próbowali grać w piłkę, tak? Próbowali zagrać, pokazać się, zagnać przy strony. I może powiedzieć, no może nie chwała im za to, ale no, tu się pokazali z dobrej strony. A ten pomysł na mecz w ogóle był dobry, bo oni postawili na fan, można powiedzieć, na zabawę na boisku, tak? Że jest Liga Mistrzów, coś fajnego przeżyjemy, pogramy w piłkę. Natomiast może należało się po prostu cofnąć i bronić, i bronić, i bronić, i liczyć na to, że te piłki strzelane przez Ronaldo czy Bale'a będą latały wokół bramki, a nie do bramki. To znaczy, myślę, że też Legia wykorzystała sytuację boiską. Tak? No było takie momenty, kiedy było sporo miejsca, można było wyjść większą ilością zawodników. To wynikało też, moim zdaniem, pewnej postawy Realu, który jednak bardzo rozciągnął całą drużynę, było sporo przy tych kontratakach, to widzieliśmy, jak się chodzi 3-3, to pomoc gdzieś głęboko zostawała, więc było miejsce i wtedy zawodnicy Legii po prostu próbowali i to w tych momentach dobrze wyglądało i to tak trzeba było do tego podejść, żeby mieli sporo miejsca w tym meczu, wbrew pozorom grając przeciwko Realowi, szczególnie jeżeli gdzieś piłka została odebrana w środkowej strefie, tam było naprawdę sporo przestrzeni. Mhm. A ja tylko chciałem powiedzieć, bo ja bym tak ciągle mi coś się przypomina, że ty mówisz, że nie miałeś takiego meczu, że odczuwałeś po porażce satysfakcję,
A ja miałem taki mecz, w którym odczuwałem brak satysfakcji po zwycięstwie i było coś takiego. Takie mecze bywały częściej. Zgłoś, ale ja wam opowiem, bo to sytuacja tragiczna jest w ogóle, tragikomiczna. Zgłosił się do nas, do drużyny FC Publikator, jakiś zespół niemiecki, czy mógłby zagrać towarzysko, bo chcieliby przyjechać do Warszawy, zobaczyć miasto i zagrać spotkanie, bo mają drużynę. Oczywiście tam wysłaliśmy odpowiedź, jasne, kiedy tam ustalony termin. Oni przyjeżdżają, a u nas tak, tam Bernard Blaut, tam no w ogóle Stefan Szczepek to zebrał tam takich gości tam ze trzech reprezentantów Polski. No ja oczywiście też się zapałem, ale gdzieś tak jak Paweł, boczna obrona, wiesz, nie? I ten, no i ale słuchajcie, i, no i gramy, a tu się okazuje, oni tam ci Niemcy przyjeżdżają, a to jest drużyna inwalidów z Niemiec. Ludzie tacy trochę, a to z biodrem, a to z nogą, a to ze sztuczną ręką. No i nam się zrobiło głupio, znaczy mnie się zrobiło głupio, wstyd, że myśmy tego nie wiedzieli i prowadzimy 10-0. Bo ci moi koledzy jak szaleni, na te bramki napaleni, zapominając, że przecież to musi być gra towarzyszy. Słuchaj, to piękne nawiązanie ale do meczu Real Legia. Tak, ale wiesz, ale oni jadą do końca. A ja ponieważ zawsze wbrew pozorom jestem człowiekiem wrażliwym, to biegam wśród nich i mówię, weźcie im, dajcie strzelić bramkę, bo przecież to będzie jeden wielki obciach. Oni tu jechali 1500 kilometrów i ten, no i oni nie, dalej tam. Cisnął atak tego, to jak idioci. No i sędziowi Żelazko, mówię, Witek, weź gwizdnikarnego jakiegoś dla nich, bo tu przecież się w ogóle, wiesz, skończy obciachem. Jak to zrobić, jak ich nie ma w polu karnym? Witek wymyślił, ja tam ja przepuściłem gościu tam bieg, sfaulowałem, Witek karny, nie? No i Niemiec podchodzi tam z jedną nogą, i Bach strzela, Churkowski broni, Rołek Churkowski w bramce, legendarny. Dobiłeś? A Witek Żelazko cwany, powtórka, jeszcze za wcześnie wyszedł tego. No i ci Niemcy strzeli jedną bramkę. Oni się z tej jednej bramki cieszyli tak jak Legia, ale ja to absolutnie rozumiałem, bo to był tak mecz nierówny, w sensie szans, że to nawet ten jeden kontakt z piłką, to, że facet strzelił bramkę i być może on o niej do dzisiaj pamięta, to był cenny, to był fajny. I zresztą sport na tym polega, żeby również temu słabszemu docenić jego starania. Szukasz meczu, po którym miałem satysfakcję po przegranym? Miałem w Kopenhadze. 3-2. O, brawo. O. Nawet słuchaj, Paweł chyba strzelił bramkę, która dała awans do Ligi Mistrzów. Bardzo dawno. Ale prawda, to w mojej historii. Ale prawda jest taka, że się odbiła od ciebie, a nie ty strzeliłeś. To... Prawda jest taka, że nikt nie wiedział w ogóle, kto strzelił. A ty właśnie, tak, bo takie zagrożenie, się w tym miejscu, gdzie powinien. Tak jest. Tak jest, ale nie umiał to zrobić. Ale ja chcę jedną ci rzecz wypomnieć, bo tak. Teraz sobie przypomniałem. Kiedyś żeśmy zagrali naprawdę kapitalny mecz. Buchany. Nie pamiętam kto, ale Gianfranco Zole tam wyłączył. Paweł Skrzypek. Tak, i Paweł miał sytuację nie z metra, tylko z 30 centymetrów główka na wprost bramki i dałeś, wiesz co, tak jest, i dałeś nad bramką. Zaraz mam zdjęcie z tego meczu, zobaczymy to 30 centymetrów Pawłowe teraz. Ale, ale widzisz, czyli Felix Magath się mylił, bo nie tylko, że ale nie było na stopa, ale i głowa. Ale z 5 metrów. Ty coś z głową, miałeś problem jakiś, już się poprawiło? Tak, zdecydowanie lepiej. No to się cieszę. A można ten mecz w Madrycie już traktować jako taki przedsmak tego meczu Legia Lech, to znaczy wyciągnąć wnioski z gry Legii i spojrzeć na to, co się może dzisiaj wydarzyć, czy ten mecz... Ja myślę, że będzie inny mecz całkowicie, bo Lech... Bo Legia nabrała trochę rozpędu pod wodzą Magiery, gra inaczej niż Legia zagrała bardzo dobre spotkanie z Lechią Gdańsk. U siebie. W Szczecinie taki akceptowalny, bym powiedział. Nie było dramatu, ale nie było też fajerwerków. A no, mecz z Realem, tak jak mówimy, wszyscy już opowiedzieliśmy, można powiedzieć w szczegółach, ale ten mecz będzie jednak trochę inny, myślę, bo to na ten mecz czeka cała Polska. Lech też na pewno nie zagra tak jak Real, że będzie próbował cały czas atakować, tylko będzie czekał jednak na te swoje szanse. Legia będzie troszeczkę, że tak powiem, w innej sytuacji niż w Madrycie, czyli to Legia będzie atakować w tym spotkaniu. I nie będzie to łatwe spotkanie na pewno, ale no, Legia jest faworytem, no nie ma co ukrywać. Legia jest faworytem? Że zagrał u siebie ostatnie spotkanie u siebie, no to był bardzo dobry mecz z Lechią ligowy, tam potem dwa wyjazdy Szczecin i Madryt, ale to jakby rozpatrywane w innych kategoriach. Oczywiście jest, mamy polską drużynę, pamiętajmy, że granie po pucharowych meczach różnie to bywa i nie takie drużyny jak Legia czy przegrywały potem i z
przeciwnikami teoretycznie nawet słabszymi niż dzisiaj jest Lech Poznań, tak? Zdarzały się wpadki. To nawet weszło wszystkim, krew, tak, wszystkim, tak. Wszystkim naszym pucharowiczom. Na pewno inne spotkanie, myślę, że tutaj Lech po tym ostatnim meczu z Wisłą też nie do końca udanym, bo drużyna poznańska nie wyglądała dobrze. Sam jestem ciekaw, jak się zaprezentuje, ale tutaj bym bardziej oczekiwał tego, że to Legia musi być tą maszyną, która będzie napędzała to spotkanie dzisiaj. No właśnie, bo widać efekty zmiany trenera w Legii. Znaczy, w tych trzech spotkaniach myślę, że kibice Legii są względnie zadowoleni z tego, co zobaczyli na boisku. W Lechu Poznań te efekty było widać na samym początku, potem to wszystko tak trochę spuściło z tonu. To znaczy, można to odnieść, ja bym to odniósł do tego ostatniego spotkania bardziej z Wisłą, nie wiem, bo nie jestem na treningach, ale zawodnicy Lecha wyglądali jakby, chyba trener im trochę śrubę przykręcił w tych dwóch tygodniach, tych co byli oczywiście, tak, na treningach, bo część na reprezentacji się rozjechała, mocniej potrenowali i te nogi były bardzo ciężkie po tych dwóch tygodniach. To nie była drużyna, która potrafiła bardzo szybko wyjść z kontratakiem, chociaż z drugiej strony widzieliśmy Wisłę w drugiej połowie w meczu z Lechem, dobrze grającą i to dla Lecha był szczęśliwy remis. Oczywiście Lech jako pierwszy strzelił bramkę, ale na końcu to był to jakby patrzeć na to spotkanie, to szczęśliwy wynik dla Lecha, ale też widzimy Wisłę już inną, tak? Wczoraj widzieliśmy Wisłę, która wygrała swoje spotkanie, więc tak naprawdę zobaczymy wartość Lecha dzisiaj. Dzisiaj myślę, że będzie to trudne spotkanie dla Lecha, ale też w ostatnim czasie tak bardzo pozytywnie z Warszawą, z Legią te wyniki spotkań, więc myślę, że w Poznaniu spory optymizm przed meczem. Zwłaszcza, że czasem jak Lech wygrywa w Warszawie, zdobywa potem Mistrzostwa Polski. Ja myślę, że tam jeszcze nie zapomnieli. Jest bardzo daleko. No, ale ja pamiętam, Linety Sytuacja w tabeli jest na tyle dynamiczna, że na początku sezonu kibice Legii śmieli się z Lecha, że tam Lech 16, takie memy tworzyli. Dzisiaj Lech jest przed Legią. Potem wszyscy się śmiali z Wisły Kraków, że ostatnio tam 7 porażek z przed Legią. Więc teraz czas na Legię, że wyszło do góry. Ja pamiętam, jak Linety tak poszedł centralnie i jak poszedł tak centralnie Hamalainen, więc Lechowi się nawet w ostatnich kilku latach zdarzały bardzo fajne mecze przy Łazienkowskiej. Nie ma już tych zawodników. Także. No nie ma, bo to postanowili Hamalainena dać Legii, żeby ją osłabić. Wiesz, to bardzo przebiegła wielkopolska taktyka. Zresztą, wiesz, to on to doskonale zna, bo to oni, wiesz, to są urodzeni cwaniacy. Trochę wrócić do Legii odnośnie, mówiłeś o zmianie trenera. Po tej zmianie trenera troszeczkę widać w Legii taką większą chęć, przyjemność z grania w piłkę. Tak jakby znowu wróciła ta chęć grania, bo wcześniej widać, bo ta gra była taka siermiężna, tak jakby za kary mieli grać. Teraz jednak ta przyjemność, ta chęć grania do nich wróciła i chudra do nich. Ale nie dziwi cię aż taka zmiana, no bo nie wiem, no jakkolwiek pracował bez Nikasi, no to jednak piłkarze powinni mieć w głowie to, że grają też dla siebie, dla kibiców, powinni się cały czas starać. A to wygląda trochę tak, jakby naprawdę nic im się nie chciało pod jego wodzą i nagle zachciało im się pod wodzą Magiery. No nie jest tak, że się im nic nie chciało, tylko ja mówię, no nie wiem dokładnie, co się działo w szatni, jak wyglądały treningi, jaka była atmosfera między zawodnikami a trenerem. Bo czasami to jest tak, jak cały czas ktoś będzie krytykowany, cały czas wszystko będzie na nie, to w końcu sobie pomyślisz, no faktycznie, no ja się mogę odnieść do takiej sytuacji, nie wiem, jak to akurat było z tych czasach w Legii, ale jeszcze z moich piłkarski, jak treningi z Feliksem Agatem, to on doprowadzał do takiego stanu, że dla nas był tak ciężki tydzień, że sobota, kiedy on nie miał wpływu na to, co będziemy robili, oczywiście poza taktyką i tak dalej, zupełnie ciśnienie z drużyny schodziło. To był taki moment, że przez ten tydzień było taki stres, takie ciężkie treningi i tak dalej, że potem w tą sobotę, czy jakby mecz był z ligi, to rzeczywiście widziałeś po zawodnikach, chwila i te mecze potem katastrofa, nie do grania. No już myślałem, że właśnie będzie happy end. Nie było właśnie tego, że sobie tak było zmęczenie takim materiału. Ja doskonale ten porównam to, bo bardzo się nie lubili Gmoch i Kazio Górski. Gmoch cały czas podgryzał, a Kazio go tak hamował. Cały jakiś czas go nawet kopał. I mówił tak, że Gmoch zakładał piłkarzom ołowiane ciężarki do tych strojów, prawda, do kamizelek, bo myślał, że jak potem je odepnie, to oni zaczną fruwać. A mówi, a oni padali na pysk. I to jest taka prawda. W Legii też był taki trener, który tak strasznie katował Jerzy Kopa. I Janek Karaś mi opowiadał, to wybitny piłkarz. Tylko on nie wsupek, tylko w poprzeczkę. To też a propos pecha, prawda? Bo tam Tarasiewicz supek, on poprzeczka, dwie sytuacje z Brazylią na mundialu. Może by było 1-0 przynajmniej, a tak
oni na czwórkę. Wracając do tego opowieści Janka Karasia, że on im też taki trening dawał niemiecki, taki właśnie w stylu Magata. Zresztą wybitny piłkarz wygrał Puchar Mistrzów przeciwko Bońkowi, a propos. I mówi, nie miałem siły wskoczyć na gazetę. Bardzo ładne porównanie, wiesz, no bo jednak umówmy się, gazety są dosyć cienkie. Mhm. Piotrek, ty lubiłeś te mecze z Lechem, co? Masz chyba kilka przyjemnych wspomnień. Ja powiem tak, ja w ogóle lubiłem grać piłkę. Tak, ale takie spotkania właśnie na przykład z Lechem, czy jak graliśmy z Wisłą Kraków, bo wtedy Wisła była na takim topie też, mówię, czy to Lech Poznań, to praktycznie rola trenera była tak, przeprowadzić dobrze trening, przygotować fizycznie, taktycznie, poukładać zespół. Nie przeszkodzić. I nie trzeba było w ogóle mentalnie gdzieś tam nas dodatkowo motywować do tego spotkania. Każdy sobie to w głowie już pomalutku układał. Przychodził mecz i to było coś pięknego, że można było grać takie spotkanie. Najgorsze to było takie właśnie gdzieś, mówię, nie obrażając Odry, Wolisław czy gdzieś jechać, bo to trzeba było się wtedy mentalnie dosyć mocno do spotkania przygotować. A takie mecze jak właśnie z Lechem czy z Wisłą to sama przyjemność grania. To który najlepiej ma też z Lechem mecz? A pamiętam mecz z Lechem taki, gdzie graliśmy, gdzie akurat był jeszcze stary stadion, ale dobudowali tą jedną trybunę, zamknęli, tak, czyli był dookoła już... Siedzieli dookoła. Tak, kibice siedzieli, tam było prawie 30 tysięcy ludzi. Znaczy na tej dodatkowej trybunie, nie łącznie na stadionie, tak? No łącznie na stadionie było około 30 tysięcy ludzi wtedy. A, zrozumiałem, 10, okej. Okay. Nie, 30. Aha. No i wygraliśmy ten 0, strzeliło mi się bramkę, także byliśmy bardzo zadowoleni po meczu. Jak się znam, to jakaś taka po ziemi, tak taś. Nie, bardzo ładne podanie od Wukowicza, dostałem, pamiętam jak się prostopadły. Zeszło. I nie. Tak jak chciałem, tak uderzyłem obok bramkarza. Tak jest. Podobno ten raz w roku to ich od szczotki wystrzeli. Paweł, jesteś takim elitarnym gronie osób, które grały w obu tych klubach, bo to nie jest... Paweł, stwierdzi, byłem. Tak. Nie, bo w Legii to już większy czas, Paweł w Legii większy, to tak kontuzja się, na samym tak. początku. Marek zerwane, Citko to samo, tam zerwane, był taki pechowy. Zerwane wiązadła krzyżowe. Kilku nas było. Ja pamiętam, jeżeli chodzi o spotkania Legii, jeszcze jako zawodnik Lecha. Legia jakąś miała bardzo, to lata 90. bardzo długą, Paweł pewnie będzie pamiętał, bardzo długą serię spotkań bez porażki. Wygraliśmy 1-0 jeszcze, jeszcze w składzie z Jackiem Bąkiem. To już tam 90. lata, początek Legia chyba z 40, albo 50, tak. miałby to 50, czy potem miał być 50. Chyba a, wyście, ja Jacek nawet pamiętam, że Legia... Jacek Dębiński strzelił bramkę na 0-1. Byłem na tym tak meczu, jest. To była pierwsza porażka Legii, jaką widziałem na własne oczy i mi to się nie mieściło w głowie, że można przegrać mecz u siebie, bo tam ze 3 lata nie przegrali mecz u siebie. Bo to miało być 50. spotkanie, nie przegrałem. Pamiętam tą bramkę, pamiętam, że Mandziewicz strzelił w poprzeczkę w tym meczu. No, tak. Mam to przed oczami. Wiesz, jakie wspomnienia, to już daleko się cofnęliśmy. Ale nie, ale to trzeba wspominać, bo po to się ludzie spotykają, prawda? Możemy snuć jakieś tam prognozy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do tych meczów Lech-Legia, to muszę powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego, bo oni potrafią zapełniać stadiony. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ostatnio była taka cudna akcja na Lechu, że przyszło 40 tysięcy na byle jaki mecz, zresztą przegrany, bo 20 tysięcy dzieci za darmo weszło. I tak sobie pomyślałem, jakby z tych 20 tysięcy przynajmniej 5 się to spodobało, nie? To jak ładnie no to jest, zaprocentuje w przyszłości. To jest na przyszłość, to jest też budowanie pewnych relacji, uczenie, bo dzieci mają swoich rodziców, tak, rodzice mają znajomych, więc tak, to całe spektrum. A wy tam w ogóle w Poznaniu o czymś innym mówicie? Znaczy, to chyba akurat były dzieci z domów dziecka. Nie, to był dla gimnazjum. Ze szkół, tak. Ale nie, chodzi mi o to, czy wy w Poznaniu gadacie o czymś innym niż Lech? Oczywiście, no, tak? To Lech jest tylko na samej górze. No. Tak? Oczywiście klubem jest tylko najważniejszym, jak gdyby, jeżeli chodzi o piłkę. I poza tym, to jest, trzeba sobie powiedzieć prawdę, inne sporty praktycznie drużynowe w Poznaniu nie istnieją, albo nie istnieją na takim poziomie. Szkoda, bo kosz był dobry. Chodziłem na kosza. Na przykład koszykówka czy damska. Na europejskim poziomie, w arenie. Tak. W tej chwili nie ma, więc taką drużyną i tym motorem, o którym się wszystkim mówi, to jest Lech, ale... Wracając do związków piłkarskich, Lech to nie tylko Lech jest tym. Tak? Domyślam się, tak, bo Paweł przecież działacz. No właśnie. Panowie, za tydzień mamy wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za niecały tydzień. Już będziemy po za tydzień. Chyba, że będzie ręczne liczenie. Będzie maszynka liczyła głosy. Mhm. Za tydzień to prawdopodobnie będzie siedział Zbigniew Boniek, czyli prawdopodobnie zwycięzca tych wyborów. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić inny scenariusz. Paweł, na kogo głosuje Wielkopolski Związek Piłki Nożnej? Jak to wygląda? Wielkopolski Związek Piłki Nożnej tym razem, po ostatnich 4 lata temu było trochę inaczej, powiedział się jednoznacznie, my głosujemy za obecnym prezesem, za prezesem Zbigniewem Bońkiem. A Mazowiecki?
Czy powiem tak, ja nie mam mandatu, ja nie głosuję. Tutaj jako ale był prezesem. Pewnie zarząd w tej kwestii, rozmawialiście? No tak, no to poparcie związek dał prezesowi Bońkowi. Ja jest czterech delegatów z Mazowieckiego i to oni będą decydować, na kogo głosować. Zgodnie z sumieniem. Przejrzał konkurs ofert będzie przed wyborami? Powiem szczerze, nie wiem, jak to wygląda. Mówię, ja nie głosuję tutaj, nie mam mandatu. Moje zdanie się nie liczy. Ale liczy się to w programie. Stanie w futbolu, jak nie, tak, ale to chodzi o to, że są delegaci, którzy wybierają, którzy jadą, którzy mają mandat na... A kto to jest z Mazowieckiego? Jest jakieś znane nazwisko? Poza pan prezes Łazarczyk, pan wiceprezes Jurek Szczęsny. Z Dolkanu. Upadłego. Świętej pamięci Dolkanu. Tak. No nie, właśnie. No teraz się ten reaktywują, także są w czwartej lidze, także może to jeszcze mają fajny stadion, także może będą awansować powolutku. No, w tym roku będą mieli ciężko, bo grają w mojej grupie razem z Żarowianką, także mogą mieć ciężko awansować. Także jeszcze jest prezes z Radomia i prezes z Radomia, czy Sławomir Stępniewski? Proszę? A nie, nie Radomiaka, okej. Okay, nie, no, bo są, u nas są cztery związki. Jest z nami jeszcze Figasa z Radomia, Jurka. A ja tylko powiem a propos tego liczenia, bo ty mówiłeś o maszynka, będzie liczyć coś tam i tak dalej, bo wiadomo... Bo Zdzisław Knęcina strasznie nie chce maszynek. Apelował ostatnio na spotkaniu, nieważne, żeby było kto, ręcznie liczone. Nie wiem, jaka to różnica. Ja ci powiem, nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy, nie? To jest podstawa już od wielu lat. Jak ktoś powie, że to jest śmieszne jakieś albo insynuacje, to teraz tak, w Austrii są powtórzone wybory prezydenckie z powodu fałszerstwa wyborczego i miały się odbyć 2 października, czyli teraz jak gdzieś już 2-3 tygodnie temu i przełożono je znowu na listopad albo grudzień, bo uznano, że klej do znaczków pocztowych jest wadliwy, czyli znaczki da się odkleić, a tam można głosować korespondencyjnie, czyli ktoś może ten klej pootwierać te koperty i powkładać inne kartki. To Austria. W Stanach Zjednoczonych Trump już głośno mówi, a wybory są w listopadzie za 2 tygodnie, coś tam. Pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku, czyli to chyba 7 albo 8 listopada, to on powiedział, że na pewno będą sfałszowane i on nie uzna wyborów, jeżeli je przegra. Nie? Co jest obelgą straszliwą dla amerykańskiej demokracji. A jak wygra, to nie będą sfałszowane. Tak, dokładnie. Co jest obelgą, tak będzie prezydentem, co jest straszliwą obelgą dla amerykańskiej demokracji, bo pokazuje brak zaufania do tego obywatelskiego jakby właśnie rachowania, liczenia. Za dużo jest tych okręgów, żeby wszędzie mieć swoje oko, ucho i tak dalej. Nie? W Polsce wybory samorządowe, gdzie nagle PSL 23% głosów zdobywa, też z dużym podejrzeniem fałszerstwa. Więc wtedy również kilka nie liczyli, nie? Więc również, no bo w tych wioskach to tam wioska kontroluje. Więc również w PZPN-ie kwestia liczenia głosów jest absolutnie kluczowa. Pamiętajmy, że jeden ma wyniki sportowe, inny ma kawalerki i nie wiemy, co przeważa. Co lepiej chodzi. Ale na rynku. Śmieszną rzecz wyczytałem, że Józef Wojciechowski jest przedstawicielem na zjazd Stali Rzeszów, której nigdy nie był, ale został jej sponsorem. No przecież to można by postawić zarzut korupcyjny, że no w ogóle Roman zapłacił Roman mandat. Roman Kosecki w przeglądzie sportowym powiedział kilka dni temu, że ma prośbę do polskich służb, żeby przyglądały się mocno tym wyborom, czy nie będzie właśnie korupcji związanej z tymi wyborami. Dokładnie wiemy, czego to się tyczyło, że jeden z kandydatów jest bardzo majętnym człowiekiem. Znaczy obaj są majętni, tylko tak, że ale jeden trochę bardziej. Tak. No ja wiesz co, to bym tak stawiał to jeszcze tak, taki duży znak zapytania, bo często ci majętni ludzie, którzy się objawiają jako majętni, potem się okazuje, że mają od groma długów, wiesz, i 6 wyroków na koncie. Więc to z tą majętnością, pamiętajmy, co innego jest pozór, a co innego jest rzeczywistość. To ładnie Jan Nowicki w filmie Wielki Szut tłumaczył młodemu pokerzyście o kartach, nie? Tu masz pozór, nie? A tu jest, wiesz, a tu jest dama, wiesz, Karo, nie? Ale głodem nie przymiera Józef Wojciechowski, to na pewno. Słuchaj, on wygląda na dosyć dobrze odżywionego. O, smacznego. Powiedziałeś o Donaldzie Trumpie. My właśnie mamy polskiego Trumpa w tych wyborach. Piotrek, jak ty obserwujesz te wybory? Jak oceniasz kandydaturę Józefa Wojciechowskiego? To jest dla ciebie kompletna abstrakcja? Nie, no ja powiem tak, no tak jak mówię, no ja nie będę decydował o tym, bo nie będę wybierał, ale no jeżeli jest kolejny kandydat, powiedzmy, do tego, żeby startować, czyli mamy demokrację, no to niech sobie startuje. Tak? Będą wybory, zobaczymy, jak będą głosowali właśnie delegaci, kto wygra. No będzie, pewnie jeszcze tydzień będzie ciekawy, tak? Mhm.
Paweł, ty zgadzasz się ze tymi słowami Romana Koseckiego, że trzeba przyglądać się mocno tym wyborom i analizować, kto z kim się spotyka i potem, co się ewentualnie wydarzy na kontach niektórych osób? Ja myślę, że to tak daleko nie pójdzie i te obietnice pozostaną bez pokrycia, no bo po prostu będzie wybór taki, a nie inny. Ja miałem możliwość spotkania, gdyby, czy przywitania się, tak, bo podczas meczu Polska-Dania gdzieś tam szedłem niżej i wystał pan Józef Wojciechowski z grupą jego wsparcia. Oczywiście są to gdzieś tam moi, Piotra, gdzieś koledzy z boiska, czyli Radek Majdan, Czarek Kocharski, oczywiście mnie tam wciągnęli do przywitania się ze wszystkimi, przedstawili. Oczywiście pan Józef przywitał się, ale tak naprawdę odniosłem jedno wrażenie, że nie to nie jego, to nie, 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 to nie chodzi o to. Przedstawili, tylko to chyba nie jego tak bardzo nie interesuje, jak to jego otoczenie, te same wybory. Takie ja odniosłem wrażenie, że to ci ludzie stojący wokół niego są bardziej zainteresowani tym, żeby te wybory, żeby to on gdzieś wystartował. Ktoś go chyba tak trochę namówił. Nie wiem, czy wszystkie informacje daje do końca szczere i prawdziwe, jakie są, jak rzeczywiście się te głosy, bo to są wybory. Głosy trzeba liczyć, trzeba gdzieś na swoje siły, na zamiary policzyć tak dobrze. Więc no mówię, moje odczucie było takie, że tak naprawdę zależy tym wszystkim dookoła, a panu Józefowi to... No jest. No, powiedzieli, że mam wystartować. Nie lubi rozgłos, to każdy lubi przecież, prawda? Więc dalej, dlatego to było takie moje wrażenie z tego krótkiego spotkania. Ja dlatego sądzę, że on się w ostatniej chwili wycofa, żeby nie przegrać, ale jakoś to uzasadnić. Wydaje mi się, że prasa prezesa PZPN-u to jest jednak dosyć ciężkie zajęcie. To nie jest tak, że się przychodzi na godzinkę i spada. To 24 godziny człowiek nawet nie wie, czy się mu jakiś piłkarz nie upił. 100 telefonów, o co chodzi, 150 jakichś problemów, tu Legia, czy on zdyskwalifikują. Naprawdę to miliony spraw. Tu gdzieś jacyś piłkarze zginęli w wypadku. No nie mówię jacyś, tylko tak konkretnie się trzeba pomóc, trzeba szybko organizować pogrzeby. Tak. To jest w ogóle... Trzeba to czuć. Są sprawy, których Józef Wojciechowski w Polonii, Warszawa to nawet nie powąchał przez chwilę, prawda? Więc ten, no jedyny plus Wojciechowskiego jest chyba taki, że nie czepia się na wałki. No to potrzebny nam jednak jakiś spokój wokół reprezentacji. W ogóle chyba można odnieść wrażenie, że zaplecze Józefa Wojciechowskiego trochę namówiło go do tego, żeby nie wychodził przed szereg, siedział cicho, nie udzielał zbyt wielu wywiadów, bo jak ktoś powie, to będzie problem. Ale ja myślę, że świadczy jedna rzecz o jego braku inteligencji. Mianowicie Cezary Kucharski, występując w roli tego uprzejmie donoszę, tak, do ministra, że gdzie mieszka ten czy tamten. Ja już pomijam, że to działacz Platformy Obywatelskiej, więc kompletnie na dzisiejsze czasy, w sensie współpracy z władzami, nie do zaakceptowania. Tak? Trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Ja zawsze podkreślam, jedyny człowiek, który nie złożył oświadczenia majątkowego w Sejmie, to jednocześnie wprowadza, on sobie z tego może sprawy nie zdawać, ty z nim grałeś, to wiesz, jaki to jest taki zawzięty człowiek. On sobie może nie zdawać sprawy, ale on buduje konflikt między Bońkiem a Robertem Lewandowskim, czyli między prezesem federacji a kapitanem drużyny narodowej, bo pośrednio Kucharski to Lewandowski. Albo niekto jest nie Kucharski. I mi to wydaje się, że Kucharski się kompletnie niepotrzebnie w to włączył, chyba żeby się włączył jako ten startujący kandydat, do czego by... No próbował, ale nie dał rady zebrać tych poparcia, tak. No, ale mówię, to wtedy byłoby uczciwe, staniecie w szranki i tak dalej. A tak jak będzie w cieniu, to ten w głupiej sytuacji dzisiaj, ja oczywiście myślę, że Lewandowski w tej chwili się zastanawia, czy zjeść kurkumę, czy tam popić kozim mlekiem, no coś takiego, to go głównie zaprząta. Natomiast on będzie, no przyjdzie do niego i powie, Robert, co tam ten twój tam wymyślił, znowu coś tego, gdzie ja mieszkam, masz dowód, mój, zobacz. Myślę, że będą ponad to, ta relacja jest w innym miejscu. Nie, to wiesz, nie znasz ludzi, nie znasz charakterów, jeszcze cię nikt w życiu nie oszukał, wiesz. Jeszcze to przeżyjesz. No właśnie, zobaczysz jak to jest, pamiętaj. Ludzie... Ale ja mówię o tej relacji, jeżeli chodzi mówić o prezesa i kapitana drużyny. Myślę, no ale wiesz, no to po coś Kucharski w to angażuje, wiedząc, że konflikt będzie mimo wszystko jakiś... Ja bym inne pytanie zadał. Po co, jak menadżer najlepszego zawodnika może lobbować za tym, żeby znany ze swoich szaleństw Józef Wojciechowski został prezesem, bo no właśnie, to dla jego zawodnika to będzie gorzej, no nie oszukujmy się, gorzej tak będzie, gdy będzie ciągłe zamieszanie wokół. Nawet u mnie będzie miał gorzej, no bo to taka jest prawda, bo ja po prostu nie lubię bałaganu, podoba mi się to, co robi Boniek i ten, i
ja naprawdę nie widzę sensu, natomiast cieszę się, że ktoś startuje jeszcze, no bo głupie byłyby wybory, gdyby był jeden kandydat, prawda, abyśmy przypominali Koreę Północną troszeczkę. Ale wiesz, że chociaż w teorii mógłby nie wygrać. Chociaż nie śmiejcie się, w teorii tak, ale nie śmiejcie się, w Korei Północnej jest jeden kandydat, ale to oni mają te łodzie podwodne budują i oni mają broń atomową i mają rakiety, Paweł, dalekiego, nawet rakiety balistyczne, kandydat, które są w stanie osiągnąć Stany Zjednoczone. A my wiesz co, nawet, mamy to co mówiłeś, bitwę pod Grunwaldem okay. mamy. No, nawet no gdyby był jeden kandydat, musiałby zdobyć ponad dwa razy już go pochwaliłem, on mi jeszcze ani razu. Musi, oczywiście wyborcze prawo jest takie inne, musi mieć większość, więc nawet jakby pozostawił... To by były kuriozalne wybory, gdyby startował tylko Józef Wojciechowski i nie mógł dostać tego poparcia. To byłoby coś nowego, myślę, na skalę światową. Takiej sytuacji mam nadzieję, że nie dojdzie. A jak ty w ogóle się odnajdujesz w tym środowisku nowym dla ciebie? No bo niedawno stałeś prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Teraz trochę bardziej poznajesz ten świat baronów. Sam jesteś baronem, jak to się mówi. O Jezus. To był tytuł, który można kupić, więc to niewiele warty, tak naprawdę. Ale Paweł głosów nie kupował, tylko z uczciwie. Tak, wiesz, ja nie wychodzę z domu za piątkę. No. Na pewno jest to dla mnie nowe wyzwanie, nowe też środowisko, tak? No bo tutaj teraz więcej spotkań w Warszawie, teraz ten czas przedwyborczy, więc też dosyć intensywny, tak bym to nazwał. A jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to wiele rzeczy, które chcemy po prostu zmienić, wiele rzeczy poprawić gdzieś tam. Przede wszystkim funkcjonowanie, pewna zmiana pokoleniowa w biurze, w wielu miejscach. Ważne, więc takie trochę wzorem tego, co 4 lata temu robił, czy Radek Michalski u siebie w Pomorskim, czy to, co się przez te 4 lata wydarzyło w PZPN-ie, no to jest ten, dla mnie, uważam, kierunek właściwy. Te zmiany muszą następować. Ktoś mówi, zarzuca, że PZPN to dobry PR, no ale bez PR-u teraz nic nie funkcjonuje. Tak? Mm-hmm. Trzeba pokazywać to, co się robi, to, co się naprawiło, to, co się poprawiło swoje. To żaden wstyd się pochwalić tym, co się robi dobrze, tak? Jeżeli się to rzeczywiście robi dobrze. Więc my też chcemy tego dążyć. Wiele mamy obszarów, które chcemy jak gdyby udoskonalić, poprawić. To jest początek tej drogi, 2 miesiące minęły, 2,5 tak naprawdę od wyborów, więc tak naprawdę to sobie przyglądamy się jeszcze temu. Niewiele mogliśmy mieć wpływ na rozgrywki, które jesteśmy organizatorami, no bo regulaminy wszystko ustalone, raczej teraz sprawy czysto organizacyjne od biura, a tak naprawdę zaczniemy gdzieś działać. Nie działać, bo działam tak, jak gdyby jakiekolwiek zmiany poważniejsze, czy w regulaminach możemy wprowadzać do następnego sezonu i do tego będziemy dążyli. A to była stajnia Augiasza, jak przyszedłeś, czy byłeś zaskoczony in plus? No to jest tak, że ten okres chciałbym zostawić ze sobą. Miałem podsumowanie tego, zrobiliśmy taki bilans otwarcia tego, czego zastaliśmy. To jest dla naszego jak gdyby własnego użytku. Wiemy, w których obszarach musimy poprawić i na tym się koncentrujemy. To, co było, chcemy tam zostawić. No mówię, tych organizacyjnych, to jak ma, żebyśmy, nie wiem, przestali, Piotr będzie też wiedział, rejestrację zawodników czy coś, żeby kluby wszystkie od każdego poziomu zaczęły używać Ekstranet, no bo to akurat w Wielkopolsce było bardzo, bardzo do tyłu, wiele jeszcze rzeczy się załatwiało, przychodząc z kartkami, przyjeżdżając z drugiego końca Wielkopolski, rejestrowanie zawodników jeszcze nadal w biurze, to wszystko można zrobić już w dniu dzisiejszym elektronicznie, tego uczymy kluby, prowadzimy edukację na tym polu, oprócz tego wszelkiego rodzaju projekty, które są związane przede wszystkim z rozwojem czy z promocją piłki wśród dzieci, tak? Czy nasze reprezentacje chcemy pokazywać, jakie sukcesy. I to jest naszym celem. My jesteśmy od piłki amatorskiej, związek od organizacji przede wszystkim rozgrywek, bo tam musi być porządek. Organizujemy setki meczy, co weekend mamy ponad 500 klubów w Wielkopolsce, klubów, nie drużyn. Więc jest co robić. Po prostu na każdym polu usprawnić, plus być obecnym w mediach społecznościowych, pokazywać to, co robimy. Tak, a jak podchodzisz do głosów, które są dość powszechne, że za bardzo drenowane są budżety tych małych klubów, że za dużo jest opłat na rzecz lokalnych związków? Znaczy, to jest taki stały temat. Jak popatrzymy, to te opłaty są gdzieś w każdym, na końcu gdzieś te związki wszystkie mają podobne. W różnych miejscach się być może różnią, różnica 100-200 zł, ale na końcu dla każdej drużyny ta opłata jest między podobna w każdym związku. No musimy funkcjonować. Ktoś, wyobrażacie sobie, ostatnio nawet tutaj Paweł było na temat zachowania rodziców w przeglądzie sportowym. Wyobrażacie sobie, kiedy te rozgrywki nie byłyby kontrolowane w jakikolwiek sposób przez taki organ, jak my jesteśmy, związek, czy organizowane godziny wyznaczone, jeżeli mieliby się ludzie między sobą sami dogadywać, no to byłoby paranoja. No, potrzebujemy na to środki, żeby te skontrolować, żeby przeprowadzić rozgrywki, żeby
ktoś weryfikował wyniki, jest Wydział Dyscypliny, mm-hmm. który się zajmuje kartkami. Jest tej pracy, która naprawdę takiej niewidocznej i może nie do końca wdzięcznej, bo to jest to praca często czysto administracyjna w wielu, wielu sprawach. Oczywiście jeździmy, otwieramy turnieje, pokazujemy się i tak dalej, ale no, większość tej pracy jest to taka praca, którą wykonujemy dla klubów, żeby jeździć tam odciążeń. Wyobraźmy sobie, że ma się zebrać 16 klubów i zorganizować same rozgrywki. To jest bez szans. No, nie zawsze byłby jakiś konflikt interesów, komuś by się to coś nie podobało. Tak zostaje w jakiś sposób to narzucone. Oczywiście kluby mogą występować o zmiany terminów, dostosowywać pod siebie. Mówię, niewdzięczna praca, taka typowo organizacyjna, typowa, tak powiem, buchalteria być może, no, ale ona jest też niezbędna do tego, żeby polski futbol gdzieś od samego dołu funkcjonował, poukładany i był w pewnych ramach, się trzymał. Okej, nie, Paweł, to już wrócimy. Nie, po przerwie, dobra. Krótka reklama. Wracamy za parę minut. Witamy po przerwie w tym samym gronie. Piotr Wodaczyk, Paweł Zarzeczny, Paweł Wojtala, Radosław Matusiak, który nas zagadywał podczas przerwy. Piotrek, rozmawiamy o związkach lokalnych. Mam trochę wrażenie, że o ile Paweł teraz reformuje Związek Wielkopolski, to ten mazowiecki jest trochę taki skostniały. Wasz prezes ma tam ze 150 lat już. Nie, no bez przesady. Ale to nie, to trzeba powiedzieć tak, że nasz związek jest w miarę, myślę, że dobrze funkcjonuje. Daj obudowu trochę. To oczywiście. Że nie, no skoro byłby, że tak powiem, związek źle zarządzany, źle funkcjonował, no myślę, że nastąpiłaby zmiana prezesa. Już kilka kadencji jest, funkcjonuje ten związek na... No z 14 chyba. A czy wiecie, z kim wygrał pierwsze wybory swoje? To jest ciekawostka, z Maciejem Polkowskim, który był naczelny przeglądu sportowego. Jest dużo spraw też do pracy w związku, to chyba największy związek w Polsce. Mówię w samej Warszawie, mówię, że nie na Mazowszu, tylko w samej Warszawie jest... Myślę, żeby się kilka związków teraz obraziło, wiesz? Mhm. Potem powiedzieć, że to jest największy związek. Zaczynając od Wielkopolskiego. Tak, chyba Małopolski ale też chodzi jest mi o to, że jest, nie wiem, no, w samej Warszawie jest 540 meczów co weekend. 540 meczów każdy weekend. Tak, w Warszawie. Tylu sędziów trzeba wysłać. Sędziów trzeba wysłać, zorganizować to wszystko. No jest trochę przy tym pracy i dużo roboty. Nie ma tyle sędziów, żeby niektórzy sędziowie muszą sędziować po 2-3 mecze w weekend, bo mało jest młodych ludzi, którzy się kwapią do tego i ciężko jest to, że tak powiem, zorganizować i żeby to szło w dobrym kierunku i ten poziom sędziowania też był zdecydowanie lepszy, także no, pracy jest dużo. Wszystko trzeba mieć po prostu też, jak mówię, pracę, ale też trzeba mieć pomysł, tak, skądś musimy pozyskiwać tych sędziów, tak, są jakieś tam pomysły, żeby gdzieś wyjść do ludzi będących w liceum, czy gdzieś pokazać im, że nie tylko grani w piłkę, jak nie było. Wiadomo, zaczyna gdzieś, jak powiedzmy, od tego poziomu dziecięcego, no tam gra bardzo szerokie spektrum. Im wyżej, tym mniej. Niektórzy może zrezygnowali, a nadal się interesują piłką, może zainteresować ich sędziowaniem. Więc jak gdyby można, trzeba próbować szukać, jeżeli będą jakieś, nie wiem, spotkania czy coś, uświadomianie trochę tej młodzieży gdzieś, to być może jak jeden się z takiego spotkania zainteresuje, to będzie bardzo dużo. Bo to bardzo może być bardzo fajny zawód, jak ktoś się naprawdę przebija. No, tak? No właśnie, ale dokładnie. Ci ludzie, natomiast co mnie zaskoczyło, przepraszam, jeszcze ci przerwę. A propos sędziów, że PZPN z 2-3 lata temu zrobił taki program dla piłkarzy ekstraklasy i też chyba pierwszej i drugiej ligi, że jeśli chcą, to dostaną taką szybką ścieżkę sędziowską i po prostu będą mogli szybciej awansować, bo PZPN chciał takich arbitrów doświadczonych piłkarsko, tak, żeby prowadzili mecze. Ale to było dawno temu już, słuchaj, był taki klasyczny... Nie, dawno temu to byli piłkarze. A potem już nie, a teraz PZPN chciał wrócić do tych byłych piłkarzy i oni się nie zgłosili do tego w ogóle. Ale spalił temat. W żaden sposób to nie koliduje im z meczami, z treningami. Jeden mecz by sobie tygodniowo poprowadzili. Chyba nie ma chęci, wiesz, to jest tak jak się... Pomysł wydaje się to jest tak trochę jak się piłkarzom kończącym wydaje, że będą trenerami od razu. Tak? A to tak chyba nie jest do końca, bo to jest zupełnie inne myślenie, inaczej trzeba się przestawić, że to wszystko wiem, więc ta ścieżka wydaje mi się jednak dużo dłuższa i tak samo trenerska, jak i sędziowska. Myślę, że to bardziej wydaje mi się, to jest moje zdanie, tak, że powinniśmy mieć sytuację do zawodników gdzieś z niższych klas, tak, że tam nie spełnili być może swoje jakieś ambicji, ale wiedzą, chcieliby się bardziej rozwijać. Będąc na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi, jest to jednak w Polsce piłka zawodowa, tak, tym się musisz poświęcić, temu musisz za jakiś sposób ten czas dać, więc tak, sędzia będzie gdzieś obok. 26-27 lat już masz świadomość, że nie zrobisz wielkiej kariery piłkarskiej. No ale w polskiej ekstraklasie jeszcze możesz pograć, zarobić bardzo przyzwoite pieniądze na dzień dzisiejszy. Myślę, że w pierwszej lidze też, że będę rezerwowym w ekstraklasie, czy pójdzie do pierwszej ligi, zarobi, ale już myślę, że tam trzecia czy czwarta liga można by poszukać i spróbować tych chłopaków, myślę, trochę głębiej jednak jak gdyby spróbować im ten kierunek sędziowski, może tam się to uda.
Chociaż ja patrzę, chyba sędzią nie chciał być, nie wiem jak Piotr. Ja też nie. A ile u was zarabia się jako, ile sędzia zarabia taki, który sędziuje lokalne te mecze? A to wszystko zależy od dzieci, tam kilkadziesiąt złotych, to nie są jakieś wielkie pieniądze. W czwartej lidze na przykład to jest tam, zależy od delegacji skąd przyjeżdża też, no to są tam kilometry liczone. Także to nie są jakieś pieniądze, które sędzia no, może... No ale na kino jest, no sorry. No to można powiedzieć, że to młodzi chłopcy właśnie by sędziowali i tam posędziuje jeden mecz czy dwa w weekend, no to może zaprosić dziewczyny nie tylko na herbatę, tylko na przykład posiedzieć na czasie. Jeśli będzie czwarta liga plus jakiś mecz dzieci, no to takie miesięcznie coś tam się uzbiera. Oczywiście potem dochodzą problemy z tymi opłatami, bo to jest cały czas walka pomiędzy klubami a sędziami w sposób rozliczania obserwatorów. Dużo takich problemów, które kluby zgłaszają, z którymi my jako związki musimy się też zmierzyć. PZPN to inaczej rozwiązał, bo wszystkie te ligi, pierwsza liga, druga liga i trzecia liga, jeżeli prezes Boniek zostanie tak wygra, to już nie będą płacili za sędziów, ani za obserwatorów. Niższe ligi nadal muszą to robić. Też szukamy rozwiązania takiego, żeby przynajmniej część tych kosztów im ściągnąć. No ale to ja akurat ze swoim związkiem jestem na początku tej drogi, że po 2,5 miesiąca nie można tego wymagać. My najpierw musimy się skoncentrować na naszym budżecie na przyszły rok. Mhm. Przeczuwaliśmy cię, jak chciałeś nam udowodnić, że Związek Mazowiecki jednak prężnie działa i jest instytucją pod każdym względem prawidłowo funkcjonującą. No bo tak jest, no nie ukrywam. Na pewno Zdzicho ma najwyższy stopień wojskowy z wszystkich delegatów. I sofozaczyk. To jest. Jego stopień wojskowy jest tajny zresztą. Pracy jest dużo, pracy jest dużo. Przy już mam najwyższy stopień. Pracy jest dużo, zależne na tym właśnie, żeby z tą młodzieżą jak najlepiej się rozwijała, żeby... Problem jest też wielki, no nie ma co ukrywać, myślę, że nie tylko w naszym związku, ale i w innych odnośnie rodziców, czyli tak zwany ten kor. Tu też jest tak, czasami tak, problem. Nie ma jak, ciężko jest z tym walczyć. Ja myślę, że to muszą trzeba zrobić spotkania z trenerami, to trenerzy muszą tak jakby egzekwować od rodziców swoich dzieci, bo innego wpływu nie ma. No, rodzicowi nie zabronić na to, żeby nie przyszedł na spotkanie. Jeszcze jest w większości klubów tak, tych młodych akademiach małych, że rodzice płacą za te treningi, także jak to się mówi, płacę, żądam, tak, wymagam, to mogę sobie krzyczeć na boisku, co chcę. Jest to problem, no i tu jest dużo pracy, teraz właśnie też będziemy się nad tym zastanawiać, robić wszystko, żeby jakoś wyeliminować tą taką... A czemu żeście wyeliminowali na sam początek Kosteckiego, który właśnie z młodzieżą pracuje w Kosie Konstancin, tam parę setek dzieci trenuje, to co, na czym to polega? Tak powiedz. Tak, a bo nie ma go w zarządzie teraz. Nie ma go w ogóle. Nie jest delegatem, ale to wiceprezes PZPN-u. To o co to chodzi? No powiedz, bo przecież znaczy, ludzie... Ja powiem, tak, chodzi o 500 delegatów w Mazowieckim, jest na zjeździe są wybory, jest 500 delegatów. Ale w czym on podpada, skoro on prowadzi to, co właśnie, o czym ty mówisz, że właśnie młodzież, boiska... Może nie zachwycił przez ostatnie 4 lata po prostu. No ale trudno sorry, mi powiedzieć no ja, o tej wiesz, kadencji, ja, co była poprzednio, bo mnie tam nie było. Ja raz mogę się podać na temat tej kadencji, co teraz funkcjonuje. Raz właśnie, Piotrek, jak to w ogóle się stało, że ty, ty raczej stały bywalec dyskotek, nagle zostałeś członkiem, członkiem zarządu. Zmienił teren. Czasy się zmieniają, człowiek wydoroślał. Pieniądze się kończą. Wcześniej zostałem prezesem Ożarowianki i Ożarów. Klubu czwartoligowego, tam próbujemy robić też, się rozwijamy. W tamtym roku mieliśmy... Uzdrawiasz Bałtyku Gdynia? Przepraszam, bo może mam sklerozę już. Były tak, takie piłkarz chyba, nie? Tak, ale piłkarz tak, później taki miał iść dalszy, ale no, był plan ładnie. Jeszcze taki, żeby mieszkał w Trójmieście, ale jednak wróciłem do Warszawy. Aha. I też jakoś tam funkcjonujemy, myślę, że dobrze. W tamtym roku mieliśmy 130 dzieciaków w grupach młodzieżowych, w tym roku mamy już 220. Także też nam się już tam robią ciasno. Tak to dobrze, więcej składek. No i to mamy akurat bardzo malutkie składki, także można powiedzieć, że nie wiem, czy nie najmniejszy w okolicach. A mnie to najbardziej, tak. Teraz dajcie mi powiedzieć, bo będzie też takie odniesienie a propos tych składek, bo Piotr mówił, że, a ty pytałeś o to, że kluby mają te obowiązkowe opłaty i tak dalej, i tak dalej. To ja muszę powiedzieć, że w Polsce ludzie są przyzwyczajeni, że wszystko jest za darmo. I niedawno była taka głośna dyskusja, niedawno, tydzień, dwa tygodnie temu, że rząd chce wprowadzić podwyżkę za wodę, która wyniesie dla czteroosobowej rodzinie 100 zł rocznie. No i ja sobie zadałem trud i tak w ciągu 5 sekund policzyłem, że 100 zł rocznie dla czteroosobowej rodziny, czyli dwójka dorosłych pracujących, dwójka dzieci, to jest 2 zł miesięcznie na człowieka. I tak sobie pomyślałem, czy podwyżka 2 zł miesięcznie za to, żeby wodę oszczędzać, bo jak się mniej jej zużyje, to się nawet te 2 zł zostawi we własnej kieszeni. To czy jest jeszcze jakieś takie szaleństwo, żeby w ogóle robić z tego problem? Raczej ta podwyżka powinna być 500 zł. Ale znamy trochę osób, które powinny właśnie wody mniej oszczędzać, a więcej używać.
Też. Zgadza się, oczywiście, ale są też tacy, którzy powinni używać więcej whisky na przykład. Nie, nie używają, dlatego są smutni. To tak bywa też. I przede wszystkim musimy pamiętać też o takiej naszej mentalności, to co za darmo nie szanujemy. Tak, 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 dokładnie. Często nie szanujemy, dokładnie. To jest takie, jak się zapłaci, to jest inne podejście, no, inne tego, że trzeba to zrobić, więc... Takie rozdawnictwo moim zdaniem też nie jest do końca dobre. Na wszelki rodzaj, to nie mówię tylko o piłce, generalnie, ja generalnie o całości. Bo praca prezesa związku to jest takie jednak ciągle wiązanie na sznurek tego budżetu, tak? Tam przyjemności z tego jest niewiele tak naprawdę, bo ciągle gdzieś brakuje. Krótka kołdra. No, krótka kołdra to jest wiadomo, że jesteśmy związki też w jakiś sposób uzależnione od tego, jakie są transfery. Także tutaj Mazowiecki, jak Legia robi transfery, czy gdzieś tam Pomorski. Chyba, tak? 2%. 2%. I w dodatku Legia wypłaca. To jest chyba jedyny przypadek. Wszystkie kluby prędzej czy później muszą wypłacić, bo jest potrzebne, zaświadczenie ze związku, do licencji. Ale menedżerowie ciągle mi się spłakują, chociaż są bardzo bogaci, że kluby im nie płacą. My nie możemy odpowiadać na to innym kierunku. Więc to jest rzeczywiście taka praca, którą gdzieś tam musimy pospinać, porobić. Taka ona jest po prostu. Bardzo dużo czasu wbrew pozorom zajmująca i jest wiele spraw do rozwiązania. Wiele osób też przychodzi ze swoimi małymi sprawami. Każdy chce coś tam powiedzieć, ma jakieś swoje uwagi, trzeba wysłuchać i ewentualnie to wziąć do siebie, czy za chwilę, czy wprowadzać zmiany. Pewno bardzo cenne. Gdzieś to takie trochę chyba spłacanie też swojego długu w moim przypadku do piłki. No gdzieś wyszedłem, jestem poznaniakiem, przeszedłem całe jak gdyby szkolenie dziecięce gdzieś w Poznaniu. Od podstawówki. Pierwszy nabór do szkoły sportowej w Poznaniu. Tam kilku was wyszło. Ale jestem z pierwszego najmłodszego naboru jak gdyby w ogóle. A widać, kilku, jesteś młody. Kilku, dziękuję bardzo. I masz jest taki jedyny dług z nas do tego... taką ładną poszetkę. Podoba ci się? No wydaje mi się, że chcesz mi się oświadczyć. Nie, to by nie, za późno. Chciałeś się uśmiechnąć, więc ja odpowiedziałem tym samym, ale to prawda, że najgorsze jest to, że przyjdzie ci 1000 osób i każdy uważa, że jego sprawa jest akurat najistotniejsza i najważniejsza, a tobie nie wypada, nie wolno, nie można go... Trzeba wysłuchać. Oczywiście próbuję, każdy jak organizuje swoją pracę gdzieś, no to są też inne działy, gdzie te sprawy najpierw trafiają do przewodniczących wydziałów, tam mają swoich wiceprezesów i staram się tym w tej kolejności, jeżeli jest sprawa, nie wiem, do Wydziału Gier, no to jest przewodniczący Wydziału Gier, potem jest wiceprezes za to odpowiedzialny, a jeżeli ten pan nie może tych spraw, u tych dwóch w jakichkolwiek nie możemy mu pomóc, no to dopiero staram się, by to do mnie trafiało. No, trochę musimy to rozwiązywać pseudo-korporacyjnie, no bo inaczej każdy chciałby zapukać do prezesa i sprawę z prezesem załatwiać, a ja bym musiał iść do pracownika. Ale nie mógłbyś wtedy nastawić magnetofonu i każdy by mógł powiedzieć, na zgrupowaniu było wszystko dobre. Szafa potrzebna? No, Nie, to jest niemożliwe. Tak, a poza tym dach nie był dziurawy, bo wcale nie padało. No. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo te wybory w PZPN-ie, no to jest jednak... coś, co może być ekscytującego, gdy się zobaczy to po raz pierwszy od drugiej strony. Te wszystkie gierki, telefony, namawianie. Przerabiałem u siebie trochę. Tak. Ale teraz na inną skalę, tak? Tak, na inną skalę. Jest to kręcące trochę? Dla mnie pierwszy raz, na pewno w jakiś sposób, tak? Jest to, no już zostałem prezesem związku, przeszedłem do całą procedurę wyborczą w Wielkopolsce. Poświęciłem też na to sporo czasu. To były niełatwe też wybory i myślę, że tutaj z perspektywy Warszawy szczególnie, to moja wygrana była pewną niespodzianką. Więc to samo tutaj są wybory w PZPN-ie, no to jest władze najważniejszego związku sportowego w Polsce, tak, największego, wykonującego, jak gdyby, zrzeszającego też najwięcej ludzi. Na pewno to ekscytuje, jest ciekawe i mam nadzieję, że będę częścią tego, że mógł tam pracować, więc cieszę się na te wybory w przyszły piątek. Wy ile macie głosów? Cztery. Cztery głosy. Dużo telefonów odbierasz? Odbierałem przez pewien okres, codziennie dzwonił ten telefon, nie wszystkie odbierałem, bo nie wszystkie mogłem odebrać. Pytasz o wiadomej sprawie, dzwonili moi koledzy z boiska. No, nasze stanowisko jest jednoznaczne. Gdzieś tam jestem w kontakcie z naszą pozostałą trójką delegatów. I stanowisko, myślę, to jest takie, które jest jednoznaczne. Od początku my jako zarząd też tak się określiliśmy, że chcemy podążyć tą drogą. A trudno było odmawiać kolegom z boiska?
Nie jest tak trudno. Potrzebne są też argumenty, tak? I na razie to jest wszystko tylko opowiadane. Słyszeliśmy, mamy jakiś program pan drugiego kandydata, no bo ja go nie słyszałem. Mhm. Wiem, że były spotkania z pierwszą ligą, z ekstraklasą, ale tam też ten program chyba nie został przedstawiony z tego, trochę co nie wiadomo. To, pomijając jak gdyby to, ale nie doszły do mnie informacje, na przykład, bo bym wiedział, że no jest jakiś program, coś zostało powiedziane, jest on zapowiadany na początek przyszłego tygodnia. Stanie 4 dni, żeby się z nim zapoznać, zastanowić. Ciężko będzie w to wszystko, ciężko mi tak naprawdę w to wszystko tak uwierzyć, że to ma być w jakikolwiek sposób zafunkcjonować przy tej metodzie działania, która jest tam prowadzona. Ty jesteś taki trochę wycofany, mam wrażenie, znaczy są osoby, które bardziej tym żyją, tymi wyborami i bardziej się ekscytują. Kto? Nie mówię, nawet wśród baronów są takie osoby bardziej emocjonalne. Wiesz, co jest tam dalej, tak? Co ma być w tych wyborach dalej, to musisz popatrzeć całościowo na to, tak? Że gdyby ci, którzy bardziej, no to spełniają swoją pewną funkcję i w wyborach i pewnie będą funkcję po tych wyborach pełnimy, bo nie ma nic za darmo, że tak powiem, tak? Jak angażowania. Ja jestem pierwszy raz, jest grupa nas 7. O, Paweł, siedmiu. Radek, kto dzwoni? Dziewczyny dzwonią. Tak, rzeczywiście Radek, ale... Musisz już zaczekać, chłopak. No. Jest nas 7 nowych... Ale wycisz. Siedmiu nowych prezesów wojewódzkich związków, więc spora siła. Większość z nas się przygląda, tak? Aktywni są ci, co już są od dłużej, co najmniej 4 lata. A to nie znaczy, że nie mamy swojego zdania, nie mamy swoich celów, do których chcemy dążyć. Cel jest jeden, wiadomo, że chcemy, żeby prezesem został Zbigniew Boniek, no ale potem już interesy związków zaczynają każdy mieć swój własny, tak, gdzieś trochę, tak? I trzeba o nie zadbać. Ale ja może tak samo będę chciał zadbać o to. Właśnie, gdzie twoje ambicje sięgają dalej? Chcesz być działaczem lokalnym, czy chcesz wejść do zarządu PZPN? Chcę być w zarządzie PZPN-u. Okej, okay. A docelowo chcesz być prezesem PZPN-u za parę lat? 2 miesiące jestem prezesem związku. Bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę. Za 4 lata będą już inne wybory, tak? No bo nie, no tak. Na dzień dzisiejszy. No i zgodnie pytam, czy za 4 lata chciałbyś być prezesem PZPN? Może ustawa się zmieni. Że Zbigniew Boniek będzie mógł być? Nie sądzę nawet, żeby on chciał być po raz trzeci. Ale nie, no ciebie pytam. Dzisiaj ci nie odpowiem na to pytanie, to jest z kilku względów, ale... Chcę zobaczyć, jak te wybory. Najważniejsze to, co się wydarzy w piątek. Mamy 4 lata na to, żeby przede wszystkim dzisiaj mogę mówić o swoich ambicjach, muszę się też wykazać. Tak? To nie jest tak, że z niczego tylko dlatego, że mnie znano w Wielkopolsce, że w jakiś sposób byłem znanym piłkarzem w Wielkopolsce, zostałem prezesem, teraz jest wykonana do wykonania praca. Pamiętajmy, że też te wybory to nie było tak. 67 osób głosowało przeciwko mnie, tak? Czyli głosowało na byłego prezesa, więc to jest no, ponad 40%, więc tych ludzi też trzeba przekonać do siebie, więc mam najpierw u siebie w pracy do wykonania, jeżeli ona będzie w porządku, zobaczymy wtedy, co dalej. Trochę rozdawnictwa i się przekonają. Wiesz co, z rozdawnictwem ciężko, bo nie ma co rozdawać, z mojego punktu widzenia. Ale obietnice to... oczywiście, no fajnie. Tylko trzeba się tak trochę nie, potem, potem. No, Paweł ma doświadczenie w tym. Jedną rzecz, a propos, tak, żeby trochę zgasić swój zapał, że bardzo polubiłem jednego działacza z Poznania, który do Warszawy też przyjechał i wszedł do zarządu PZPN i miał mnóstwo fajnych pomysłów i działał, Jacek Masiota, prawnik. I między innymi to właśnie Solidarity Contribution, prawda, to żeby kluby dostawały tam te mniejsze, tak jak mamy te przykłady z piłkarzy. Samego dołu. Tak, z samego dołu, żeby powiedzmy dostały pieniądze za transfer Milika, tak? No to ostatnia była. Z Jackiem taka... dobrze się znamy, jesteśmy. Tak, widzisz, bardzo mądry pozdrów ode mnie. Powiem ci i tak, i on wtedy akurat była prezesura Grzegorza Laty. I on, każdy pomysł jego uznawałem za dobry, i każdy przypadał. Ale tylko ty. A tym przychodził ten zarząd tych, to kiedyś się mówiło o dziadków, teraz są wymieszani bardziej. Ale potem jak przychodzi o co do czego, to tak zachowawczo, że boję się, że ty się będziesz dusił tam, rozumiesz? Że wiesz, ty sobie coś wymyślisz, a oni powiedzą tak, głosowanie i wiesz, łapka w górę. A za 4 lata Paweł na wszystko będzie odpowiadał, że się nie da. Za 4 lata to mnie już między wami nie będzie. Bo posłuchajcie, no ten zarząd będzie też inny teraz, tak? To mam taką nadzieję. Miejmy nadzieję, bo jeszcze nie znamy go przecież. Nie znamy. Więc to wtedy będzie można na pewno określić, w jaki sposób i w jakich ramach można działać. Mm-hmm. Dzisiaj możemy tylko teoretyzować, bo najważniejsze są tak wybory i trzeba realnie oceniać rzeczywistość, to co jesteśmy przed wyborami. A propos obietnic, to co wam obiecał Boniek? No bo to wy obiecujecie w dół, a co z góry? Jakie tam są obietnice? Mecz międzypaństwowy w Poznaniu? Nie wiem. No. Tak, tak spekuluję. Jak się zastanowisz w ogóle, tak, to uważasz, że... Jak powinny związki głosować?
No, na przykład, nie, no, jeśli ja... chodzi na, już abstrahując od obietnic samych w sobie, tak? Jak patrzysz na to, co się wydarzyło, gdzie jesteśmy, gdzie był związek 4 lata temu. Ja dam ci przykład. Ja jestem w ogóle zwolennikiem kontynuacji, między innymi dlatego królowa Elżbieta ma 90 parę lat i ciągle panuje, Elżbieta II. A jej mama, królowa matka, ponad 100 miała. I spokojnie nikomu to w Brytanii nie przeszkadzało. I przykład taki bardzo bolesny. W Jugosławii był Broz Tito, tak? Taki jugosłowiański boniek z jakąś legendą z młodości, z wojny wyzwoleńczej. I dopóki on w konstytucji było wpisane, że jest dożywotnio. To był jedyny chyba przypadek poza właśnie Koreą Północną, że prezydentura jest tam na ileś lat, ale Józef Broz Tito dożywotnia. I wystarczyło, że umarł i Jugosławia się rozpadła na 8 albo 9 państw. I po bardzo krwawej wojnie, która do dzisiaj na przykład trwa w Kosowie i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o to, że czasami jest lepsza ciągłość, tak? Nawet jak mnóstwo rzeczy nam się nie podoba, mnie też się nie podoba. Na przykład nie podoba mi się to, że w PZPN-ie nie zarobiłem ani złotówki. No, a kiedyś jeszcze za dawnych czasów był Polska Piłka, był jakiś tam miesięcznik. Ja pisałem raz w miesiącu artykuł, ale ciekawy o historii piłki, bo poznałem tych wszystkich wybitnych piłkarzy. Kto ma o tym pisać? No, tylko ja. Bo... Możemy zgłosić taki postulat. No, ale nie, weź, ja pieniędzy mam jak ruscy wojska, ale to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że... Mnóstwo rzeczy jest takich, które mnie się też nie podobają, natomiast nie lubię wariactwa, takiego skakania. Ja jak to się mówi, od ściany do ściany. Od ściany to jak się człowiek zabawi, to wtedy jest bardzo miło. Ale ten, płynie, wszystko się kołysze. Musimy się trzymać jakiejś linii. No, jakiejś, dokładnie, konsekwencji przede wszystkim. Ta linia została nakreślona. Oczywiście jak w każdej organizacji, czy w każdym organizmie. A Józef Wojciechowski pokazał w Polonii, Warszawa, że tam jest po prostu, no, w przerwie zwalniał z pracy. Z doniesień prasowych ponoć wyciągnął wnioski. No ponoć, ale wiesz, więc to. Tutaj jest ta linia. Oczywiście jak w każdej organizacji nie wszystko idealnie funkcjonuje, zawsze będą jednostki niezadowolone, czy nawet grupy niezadowolone, więc trzeba dawać szansę. To jest praca, która została od, pamiętajmy, z czego w 2012 roku, jakiego miejsca związek startował. Po 4 latach. Jak bardzo się to zmieniło. Ale oczywiście. No. Więc... Ja wczoraj słyszałem w radiu rozmowę z ministrem sportu i ten minister sportu to zdawał się przepraszać w ogóle Bońka, że dostał list na temat Bońka. Ja akurat specjalnie tego słuchałem, bo byłem ciekaw, co to... Bo mniej więcej tak to wygląda. Tak to wyglądało, że... Jest donos, i pomyślałem, więc musi być procedura nadana. Pomyślałem, no tak, ale on się prawie niemal tłumaczył, że dostał list. Zamiast powiedzieć, ja donosów nie czytam, na przykład. Bo to donos przecież, zwyczajny, ale chodzi mi tylko o to, że zbudować sobie prestiż to jest coś niezwykle rzadkiego. Bardzo, bardzo, że zbudować sobie szacunek, tak? Ja niestety szacunek mam, ale tylko wśród szarych ludzi. Ci ważniejsi mnie nie szanują, bo się boją. I chodzi o to, żeby Bonik zbudował sobie szacunek i u tych mniejszych, i u tych większych. I to już jest absolutnie rzecz wyjątkowa, mimo że, jak to się mówi, w życiu miał różne fazy i można by zawsze się doczepić, a to nie tak, a to śmak, a to woga, tu czemu się całował z Jaruzelskim, jak tu stan wojenny i tak dalej. Ale ja to wszystko już zdążyłem opisać, ale i zapomnieć, bo każdy ma w swoim życiu różne ten, jeszcze nie wiemy, co ciebie czeka, ciebie, bo jesteście młodzi. Nie, no weź przez nie, proszę. Wszystko mam, że to proszę. Ja tylko młodo wyglądam. Wczoraj nie chciał ujawnić się z tymi ambicjami swoimi, jak daleko sięgają. Natomiast jak to jest z twoimi ambicjami, bo ty wszedłeś na tą ścieżkę działacza i zamierzasz nią podążać, czy to jest taki, to jest przygoda? Pamiętaj, to jest inna historia, prezes klubu, więc inny członek zarządu mazowieckiego. Znaczy ja powiem tak, no tutaj, no myślę, że to właśnie to... Ten czas, teraz te wybory, to właśnie ekscytują się właśnie obecni, że tak powiem, prezesi związku, czyli tak jak Paweł, ci wszyscy, no mnie to tak nie dotyczy, to może za 4 lata będzie inaczej to wyglądało. Czyli chcesz być prezesem Mazowieckiego Związku? Proszę? Mazowieckiego Związku, chcesz być prezesem na początek? Na początek, no, na razie to jestem członkiem zarządu i chcę zrobić, żeby coś w tym związku zrobić, tak, żeby było jeszcze lepiej, chociaż jest dobrze, ale żeby było jeszcze lepiej. Jeżeli będę się czuł w tym, że jestem w stanie to robić, no to czemu nie, zobaczymy, co będzie dalej. Ja nie mówię, że od razu może prezesa Mazowieckiego być, żeby być prezesem, ale jakąś funkcję. Ale widzę prezesa. Zobaczymy tak, za 4 lata. Czy mogę o coś zapytać Piotrka? Bo możesz. Zapomnę, a wiesz, tego. A co u twojego kolegi z Wałbrzycha, z młodzieżowej reprezentacji Polski?
Tylko powiem, to taki chłopak, który grał w Super Bowl. Gra jeszcze. Gra jeszcze. No właśnie, co słychać u niego? To koledzy. No dobrze, radzi sobie. Janikowski i ten. I jakoś leci. Jakoś cały czas gra na... parę milionów dolarów. Parę milionów dolarów rocznie. Ma kontrakt na wysokości Lewandowskiego na pewno. I jest nie, takim, nie aż tak. Nie aż tak, no ale on chodzi na minutę, tylko kopie i schodzi. No, jest on jednym z najlepszych zawodników. Ale to też jest taki niedoceniony piłkarz. Macie w ogóle jakikolwiek kontakt? Nie, ostatnio parę lat jakoś tak nie mieliśmy kontaktu. On lekko oszalał, tam słyszałem, że już tak nie, no, ale jak zamerykanizował się. Tak? Za dziecka to chodziliśmy razem do tej samej szkoły, nie do klasy, ale do szkoły. I on miał takie kopnięcie jak piłkarze Realu, albo mocniejsze nawet. No, powiem szczerze, że jak był rzut wolny tak na 20, to już prawie jak karny, nie? Tylko, żeby trafić w bramkę. Ty, Paweł, będziesz pamiętał, taki dziennikarz w Przeglądzie, Michał Rosiak. Napisał ja kiedyś w Przeglądzie informację, że Piotr Mosur, piłkarz Legii, wpadł w oko wysłannikom NFL, że chcieliby go wziąć do futbolu amerykańskiego. No i oczywiście wszyscy łącznie z Mosurem to wyśmiali, że co to w ogóle za propozycja. A być może zamiast przeciętnym obrońcą zostałby naprawdę... To też był przypadek. On grał w piłkę nożną, pojechał do Ameryki do ojca. Z ojcem, i grał normalnie w piłkę w koledżu. Nagle zobaczyli, że ma takie uderzenie, no to zaproponowali mu uniwersytecką w futbolu amerykańskim. Mhm. No i tak zostało. Tak, kapitalna sprawa. No, totalny przypadek. To tak, on już był zdyskwalikowany za narkotyki, za pijaństwo i za rozboje. Ja wiem, ja pisałem o tym 56 tysięcy razy, ale chodzi o to, że taki ciężki przypadek, w sensie charakterologiczny, a poprzez sport, poprzez to, że dostawał ciągle szansę, to ten talent nie został tam zmarnowany i straszną miałem radość, jak był Super Bowl i pierwszy raz Polak do finału, do Super Bowl do finału. I jeszcze zdobył pierwsze punkty kopnięciem. No potem niestety Tampa Bay wygrało, a co ciekawe, właściciele Tampa Bayu wcześniej, to jeszcze każdy się zastanawiał, jakim cudem oni mogli ograć ten Oakland. A oni za chwilę kupili Manchester United za miliard dolarów. To są ci sami ludzie, absolut glazerowie. Tak, dokładnie. No, to w jednym klubie gra cała karierę. To są polscy Żydzi moim zdaniem, ale ten, jako że wszyscy Żydzi świata pochodzą z Polski. Także ten. Piotrek, muszę cię jeszcze na koniec zapytać, no bo w tym tygodniu mieliśmy oświadczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, który potwierdził teksty z Przeglądu Sportowego, że piłkarze podczas grupowania grali w karty. No generalnie nie zachowywali się specjalnie właściwie. Ciebie jako eksperta od niewłaściwych zachowań podczas grupowań chciałem zapytać, jak postrzegasz tą sytuację, czy nie nadano jej zbyt wielkiego rozgłosu? No na pewno. Pewnie tak. No, myślę, że troszeczkę za mocno to rozmuchali. No, jakby nie patrzeć, to reprezentacji ci nasi zdobyli 6 punktów, tak? Komplet tak. punktów. Ale dzięki Lewandowskiemu, który się nie bawił. No tak, no, ale 6 punktów jest, tak? Jakby nie patrzeć, no sam by też meczu nie wygrał, także gdzieś tam zespół musiał mu to pomóc. I nie wiem, ile w tej prawdy w tym wszystkim jest, jak tam opisywały gazety, wiesz, że różne były sceny takie, no, może mało kulturalne. Ale myślę, że jednak no, troszeczkę zostało to rozmuchane. Ja myślę, że też mam takie, za szybko to wszystko poszło, punkty są zdobyte. Myślę, że trener Nawałka na następnym zgrupowaniu, jak będzie z reprezentantami, to porozmawia sobie szczerze. Może jeżeli to jest prawda, to wszystko jak to było, to i dosłownie, i dobitnie. Także myślę, że to był po prostu... A ja zwróciłem uwagę na jedno zdanie Zbigniewa Bońka, bo on miał wczoraj konferencję tam dla mediów. I powiedział, że tam nikt nie lubi donosicieli. Coś takie tam zdanie mniej więcej w każdym razie pojawiło się to donosiciele. Ja zastanawiam też, skąd to wyszło. Piotrze, właśnie, wydaje mi się, że na tym zgrupowaniu, jak będzie przed Rumunią, to najpierw to się nie spotka trener z piłkarzami, tylko piłkarze między sobą, nie? Kto kapuje i tyle. Dokładnie. Kto kapuje, kapusiem, jakim kretem? Tam kreto, tak łagodne określenie. To jest po prostu... Pewne rzeczy zostają, a jak kolega zasłabnie, to się go odprowadza do domu. Za rękę się bierze. Są nie tylko piłkarze, są pracownicy. No dlatego hotelu. Trzeba teraz to ustalić, bo może trzeba zmienić hotel. Może za dużo jest ten hotel. Może tak, może za dużo ludzi się tam kręci, bo dzisiejsze czasy są, a jednocześnie dla piłkarzy... Rozwiązanie problemów pijańca każe. Zmienić hotel, żeby się nie dowiedzieć. Serio, bo super, no. Słuchajcie, umówmy super. Się, to są młodzi ludzie już, weźcie, dajcie spokój, przecież gdyby ludzie nie byli... No skutku będziemy zmieniać hotele. A zobacz, co my tu mamy w tle. Zobacz, co my tu mamy w tle. Pełno setki butelek alkoholu. Myślisz, że to stoi dla ozdoby? Myślę, że to ktoś wypije. Ja myślę, że ktoś to wypije.
Ja nawet ja bym nie dał rady. Musi to jeszcze grupa ludzi przyjść. Będzie jakaś impreza integracyjna. Będzie zgrupowanie firmy. Tak, dokładnie, dokładnie. Zresztą powinien się gorzej gra. Lepiej, wiesz co, Piotrek, ale ty nie, to już ty lepiej powiedz. Dobrze. Po czym najlepiej. Panowie, ja to dziękuję bardzo. Już to po. Pomoc tej kawie. Dziękuję bardzo za przyjście dzisiaj do studia. Radkowi najbardziej. To był program Stan Futbolu. Moimi gośćmi dzisiaj byli Piotr Włodarczyk. Dziękuję. Paweł Zarzeczny. Postaram się nic nie powiedzieć. Paweł Wojtala. Dziękuję. Oraz Radosław Matusiak. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Prawdopodobnie Zbigniew Boniek.